Cześć, z tej strony Ujan, witajcie w Ortandarze. Przed wami KI-102 OTSU, czyli samolot, który powinien być po strachach, ponieważ posiada działko 50 mm. Coś strasznego po prostu. Spójrzcie najpierw, jaki ma ostrzał tylny strzelec, czyli komedię Czas zacząć, bo ten samolot tak ogólnie jest komedią, przynajmniej dla mnie. Ma bardzo dużo wad, kilka zalet, tak wygląda jego podsumowanie, przynajmniej dla mnie. Mi się nim lata, tak sobie łamane na słabo. Jakoś nie pałam wielką miłością do tej maszyny. I przede wszystkim zacznijmy od niej teoretycznej, tej wielkiej zalety działa 50. Jest to, kurczę, chyba najgorsze działo tego kalibru, po prostu 37 rosyjska, to się przede wszystkim wydaje snajperskim działem przy tym. No i jeśli to jest 50, no to 37 musi być jakąś 300, 300 mm gdzieś musi mieć, a nie 37. Ponieważ te działko, po pierwsze na 10 czy 12, coś między tym strąconych samolotów, jak sobie nim latałem, tylko jeden został trafiony. Trafiony, nie strącony. Trafiony przez 50 dwa razy. To był B-25, dostał pierwszy strzał w silnik, który się zapalił. Po kilku sekundach zgas, no, takie mały taki pocisk, to co tam może zrobić dla takiego silnika. A drugi strzał dostał w bok samolotu. Wyrwało ładną dziurę, ale nie rozerwało na pół. Wiadomo, 37 rosyjska rozrywa nawet B-17 na pół, 45 rosyjska rozrywa wszystko na pół, 50 japońska nie rozrywa nic. Tak więc, no niestety, ten największy teoretyczny plus jest tak naprawdę minusem tego samolotu. A przede wszystkim, no tak jak mówię, ciężko tu trafić. Te pociski lecą wszędzie, tylko nie tam, gdzie chcemy, żeby poleciały. No jest ich 16, to jest, wiadomo, kpina. Gdyby nie te dwie dwudziestki, co o zgrozo są naprawdę dobre i mają no, po 200 amunicji, to też nie jest rewelacja. Zobaczcie, jakie tu są wielkie skrzydła. Tej amunicji naprawdę jest tutaj, gdzie jest ją gdzie upchnąć. Niestety nikt tego nie zrobił. No i cóż, musimy sobie radzić z tym, co mamy. Na taką wielką krowę mamy mniej pocisków niż w foce. Wstyd, wstyd. I tyle. Jedyne też, co ratuje ten samolot, to jest jego oczywiście zwrotność. Dosyć dobra prędkość, dosyć dobre wznoszenie. No ale niestety to wszystko razem daje nam maszynę no, słabą, może przeciętną. No, nie ma tutaj rewelacji, naprawdę. Przy Mach 410 to ten samolot jest kpiną, po prostu kpiną w żywe oczy. Dla mnie na Mach 410 lata się wyśmienicie. No, taka siła ognia tamtych różnych wersji, masakryczna. Ten na przykład 50 z Mach 410 jest o wiele celniejsza. No i jak walnie, to zazwyczaj rozrywa. Chociaż też te ruskie są lepsze, no to jest albo to są bugi, albo celowe działania, tylko że są trochę śmieszne, no bo jednak kaliber powinien robić swoje. No cóż, nie robi, dlatego mówię, nie nastawiajcie się, że tu jest wielkie działo, bo tu jest przede wszystkim niecelne wielkie działo, a po drugie ono nie ma takiego wygaru, jakie mają ruskie działa wielkiego kalibru. Jeśli lubicie i chcecie grać właśnie czymś z wielkim kalibrem, no to polecam jaki są po prostu rewelacyjne pod tym względem i nie ma lepszych samolotów na dzień dzisiejszy. A dzisiaj mamy, kurczę, rok 2014, październik, dzień 7 czy 8, jakoś tak. W każdym bądź razie to może być zmienione, wiadomo, tam cały czas coś dłubią przy tych samolotach, zmieniają, ale na tę chwilę naprawdę ciężko jest sobie radzić tym samolotem. Kolejna wada tej maszyny to bardzo łatwo płonie. Jak już się go podpali, to zazwyczaj trzeba już brać spadochron i szykować się do wyjścia, opuszczenia tej wspaniałej maszyny. Ale teraz możecie na przykład zobaczyć jego zaletę. Zobaczcie, jak bardzo ładnie nurkuje i zobaczcie, jak płynnie można zmieniać kierunek natarcia. Pod tym względem rewelacja. Tak należy sobie spadać na bombowce, jeśli jest okazja. Bardzo fajnie to wychodzi, ale zobaczcie, jak przez skrzydło skręcacie, zobaczcie, co się dzieje. Są masakryczne przeciążenia, no wiadomo, to jest krowa, naprawdę, to ma olbrzymie skrzydła.
olbrzymie plastikowe skrzydła ze słomą w środku i no cóż, zawraca to fajnie, zobaczy na ustawieniach bojowych, pięknie, pięknie skręca, można sobie spokojnie takie korsarze robić jak się chce. A zobaczcie, celność, tak jak mówię, no ja tutaj nie staram się w ogóle tam oszczędzać tej 50-tki, bo ona jest no, słaba. Słaba, nie, on się na pewno takiego myśliwca nie trafi, tak jak mówię, duże bombowce jest większa szansa, no bo to są krowy i z bliska po prostu może się udać. A na myśliwce to tylko ratują nas te super działeczka. I no szkoda, że nie ma więcej ammo po prostu. Przydałoby się, żeby móc właśnie nim walić jak mecz 410, po prostu takim pięknym ogniem zaporowym, to by wszyscy wiali. A tego samolotu widać, że nikt nie czuje przed nim respektu. Ci korsarze tutaj, zobaczcie, na przykład ten, bo to był bohater, przecież on szedł sobie spokojnie na czołówkę ze mną, bo się nie boi tego samolotu. Albo jest słaby, no. Ale podejrzewam, że się nie boi, no bo wiele osób idzie z tym samolotem na czołówki, a zupełnie znacznie więcej niż z innymi. Nie wiem, czy może takiego farta miałem, czy nie, o co tu chodzi, ale naprawdę, mam co chwila, jak lecę tym samolotem, zobaczcie, kolejny. Jak lecę tym samolotem, co chwila ktoś stoi ze mną na czołówkę, no nie wiem, no ten samolot, ja wiem, że on jest papierowy, no łyka wszystko ładnie. O kurczę, ktoś właśnie znowu naparza. Dobrze, że tamten gościu spadł. A gdzie tu jest? Gdzie tu jest? Tu jest korsarz. Zobaczcie, znowu nawracać, znowu na czołówkę. No same czołówki idą na ten samolot. Wiem, mówię, że on jest papierowy. Masz kurczę, łykaj. O, zobaczcie. Burning head po prostu, płonący łepek leci. No sorry, ale no nie ma szans, mówię, to tutaj w skrzydłach jest słoma i plastik, zaraz się pewnie coś rozwali. Dobrze, że mówię, że te 20-tki ratują ten samolot ogólnie, jakby on miał jakieś karabinki, nie daj Boże, a nie działka te 20-tki, to byłaby po prostu rozpacz. Rozpacz w biały dzień. No jak widzicie, kończymy już lot, słoma się wypaliła, skrzydło się urwało, no i tyle było latania. A ogólnie jeszcze jest metoda, zauważyłem, na ten samolot, przynajmniej ja ją stosuję. Możecie, jeśli atakuje was, on jest za wami elegancko, no to standardowo skręcić na przykład, o tak jak teraz robi ten Ryzen, i ostro, jak zobaczycie, że samolot się przechyli, ten KI-102 za wami, odbić ostro w drugą stronę. W większości wypadków wasz samolot zrobi to szybciej, a 102 nie będzie w stanie tego zrobić. A jak zrobi to, to będzie miała takie przeciążenie, że nic nie będzie widzieć. I to jest też taka metoda na uniknięcie jego ataku. W moim wypadku sprawdza się w 100%. Jak widzę, mówię, jak i 102 i nie ma nic groźniejszego w okolicach, to free frag po prostu bierze się go, rozwala i tyle. Inna sprawa, jeśli atakujecie 102, to możecie mu wchodzić na ogon. Jak widzicie na ogonie, jak jesteście centralnie za jego ogonkiem, strzelec was nie widzi, nie może nic zrobić, kpida totalna. A ten ogonek z kolei jest tak delikatny, mięciutki, że tam wystarczy parę kulek i samolot od razu jest zestrzelony. Od razu leci, jako już znika te obramowanie czerwone, dostajecie zestrzelenie, więc nawet nikt go wam nie ukradnie, czyli coś pięknego. Tak jak mówię, to jest rewelacyjny frag i jeśli chcecie nim grać, to przygotujcie się na dużo nerwów, mało fragów na początku, no i dosyć trudną rozgrywkę, bo tak jak mówię, nie jest to jakaś mega mocna maszyna, ma swoje dobre strony, może jak się ktoś nim dużo polata, to nauczy się je bardzo efektywnie wykorzystywać i wtedy może stać się naprawdę groźnym przeciwnikiem, ale tak jak mówię, Japończycy mają 100 razy lepsze samoloty, chociażby ten na załączonym obrazku. I ja osobiście wolę latać myśliwcami tutaj jednosilnikowymi niż tą wielką hybrydą dziwną, przynajmniej no słabo zrobioną, naprawdę. Mech 410, 100 razy lepsze, B-Fighter, 100 razy mocniejsze, 100 razy lepsza siłowia, więcej amunicji u jednego i drugiego. Więc jeśli już chcecie jakieś dwusilnikowce, to ja bym brał Mech 410, są po prostu odlotowe, lata się nimi naprawdę zarąbiście i dają masę frajdy z gry. Tam po prostu, no, ja jak widzę me 410, że na mnie idzie, to nie idę z nią tak jak tutaj ze mną na czołóweczkę, bo
Zostanie ze mnie tylko pyłek, jak gościu trafi. Tamte serie są tak masakryczne, że no jak tylko się wpadnie w ten ciąg pocisków, to nic z ciebie nie zostanie, nie ma, że boli. Okej, to teraz jeszcze tylko końcóweczka i się żegnamy. Tutaj już nie wytrzymałem do końca tej bitwy. Goście się tak męczyli z P400, że aż przykro było patrzeć. No ale co zrobić? Dobra, to tylko jeszcze ekran końcowy. Okej. Tak jak zaraz będziecie mogli tutaj zobaczyć, samolot zarabia też bez żadnych rewelacji. Dlatego, no mówię, jest takim od miłym akcentem, zawsze jest coś innego do polatania, ale bez rewelacji. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!